Cześć, witajcie wszyscy z tej strony MassMix i dzisiaj mam dla was grę Evoland. A czemu akurat ona? Zaraz wam pokażę. Zacznijmy sobie szybciutko grę. Okej. Okay. Ja wiem, nie wygląda ona zbyt fajnie. Raid key. Ale właśnie jak widzicie, o, tu jest napisane, że dostaliśmy 2D movement i ta gra przy każdym znalezieniu czegoś, no widzicie, basic scrolling, czyli przewija nam się ekran, przy każdym znalezieniu czegoś pojawia nam się bonus na zasadzie odblokowania jakichś nowych rzeczy. Widzicie, teraz mamy sounds, nam się odblokowały i ta gra właśnie mnie urzekła tym, że bardzo chce człowiek znajdywać nowe rzeczy. Przepraszam. Bardzo chcę nowe rzeczy. Wybaczcie przerwę. Bardzo chcę nowe rzeczy odnajdywać, a będzie to trochę dłuższe niż zazwyczaj właśnie przez to, żeby pokazać, jakie rzeczy można znaleźć. No widzicie, na razie pierwsze pegi tego, ale o, teraz zdobyliśmy sword. O, spacją możemy teraz bić. O, widzicie, mamy dźwięki, ale przejdźmy dalej. Tutaj dostaliśmy, o, stworzyły nam się potworki. No chodź tu. Dobra, potworki. I pojawiła się także muzyka. Zobaczmy. Mam nadzieję. A! No proszę, odblokowały nam się save pointy, game save, tak. Mam nadzieję, że uda mi się pokazać. A to woda chyba. Jak najwięcej tego, właśnie po to. A! Tutaj gwiazdeczkę sobie odblokowaliśmy. A new card to play double queen, but to są takie bonusiki. Mam nadzieję, że uda się pokazać jak najwięcej, żeby pokazać jak ta gra się zmienia. O, widzicie, mamy 16 bitów kolorku. Shit, mogę, tak, chodzenie też mogę. Więc postaram się wam pokazać, nie, to chyba nie. I właśnie ta gra urzekła mnie tym, że pokazuje bardzo ładnie jak coś się zmienia. Właśnie, albo zmieniało w grach. O, tu nie możemy przejść, ale to zobaczmy co jest u góry. I bardzo chce się znaleźć coś nowego. A nowy stwór jakiś. Tutaj. Save pointik, tak. Evil Land. Spieszmy sobie, nie będę wam czytał. Jest to właśnie zrobione. Storyline nam się pojawił, widzicie. Jak zaczęliśmy od niczego, a teraz mamy storyline. Jest to właśnie w takim. Fajnie zorganizowane. Chodź o tu. Dobra. O, widzicie, mamy teraz kolorki. Następnym plusem tej gry jest to, że jest tu wiele parodii z różnych gier. Diablo na przykład ma. O, oh, fuck, shit. Wpadłem na grzybkę. Dobra. Wiele parodii z różnych gier. Mario, Diablo, Skyrim nawet. Dobra, story, no miniemy. I właśnie fajnie jest to zrobione. Tak, storyline. Tididim. Dobra. Chodźże tu. Teraz mamy. O, teraz nasz bohater nauczył się czytać. Już nie jesteśmy analfabetą, więc może przeczytajmy znak. Ta ścieżka jest zarezerwowana dla innych podróżników. Myślałem, że pewnie musimy mieć.
Free Movement. O. It's been blocked by the... I ta skrzynka zdaje się nam odblokowała przejście. Tak jest. Save pointik. No to co, to się bije? Oh fuck, fuck, fuck! Myślałem, że to stoi i się nie rusza. No shit. Rycerzyk. No o. A tak, pięknie udało nam się odblokować, a po drodze dostaniemy inventory. Widzicie, mamy teraz inventory takie. To o, to wszystko będzie nam się odbudowywać. Overworld, mamy otwarty świat niejako i eksploracja jest fajną rzeczą, ale niebezpieczną. Teraz dostaliśmy, o właśnie, bitwy. Trochę tak trochę tak pokemonowo się zaczyna. 50 glisów to jest waluta tutaj. Glis. A tak to mogę czytać, nie, tu nie. No, ewidentnie pokemonowo się zaczyna, przynajmniej dla mnie. Dobra, jeden padł. Od razu pewnie ludzie, którzy będą oglądać, to mogą usłyszeć lepszą jakość dźwięku, to przez to, że kupiłem sobie słuchawki. Oczywiście, co dostaliśmy? O, widzicie, teraz mamy inny widok. Zupełnie. Place name. A, teraz mamy nazwy miast, znaczy miejsc. Oczywiście, a propos słuchawek, nie mogło odbyć się bez... bez problemu. Fuck. Dobra, bez problemów pojechałem tam, dostając maila od ze sklepu. Będę mówił jakiego. A, domyślam się, że muszę... Dostałem maila, że można odbierać od 16. Oczywiście przyjechałem tam i okazało się... Okazało się, że... O, jakiś problem i... A jechałem rowerem około 20 km w jedną stronę. W największy skwar, jaki chyba może być. Więc... Trochę się namęczyłem. Dobrze, że jechałem ze znajomym, to nie było tak nudno, ale... Fuck! Na początku nie jest trudne, zwłaszcza, że jesteśmy przyzwyczajeni, jestem przyzwyczajony do innych widoków, wtedy mogło, żeby było prościej. No, ale jechałem i właśnie przyjeżdżam i mówią trololo, nie ma, nie dowieźli. I dzisiaj odebrałem. Dlatego wybaczcie też. O, fuck shit! No, kurde, nie jest to łatwe. Dlatego też ociągałem się trochę z nagrywaniem czegokolwiek. Bo myślę, że są ludzie, którzy oglądają i bardzo się cieszę z tego, oczywiście. Tak, bo nie dydy, a pewnie jak ich nie pokonam, to nie pójdę dalej. Ale dobra, sprawdźmy. O, skrzyneczka. Co mamy? A, tym razem karty, dobra. No, i dlatego ociągałem się z nagrywaniem czegokolwiek. Gdy się odwraca, to ja dostaję. No! No! Okej. Dobra, jeden. Teraz się zapiszemy. Więc teraz będzie szybciej. Następny na kanale będzie Wiedźmin. A, dobrze. Kingdom Monsters can also unlock treasure. O, jest i skarb. Bardzo ładny. I dostaliśmy village. Widzicie. Odkryliśmy teraz wioseczkę. O, jakiś skarb nowy. Ło, i NPC-tów odkryliśmy. Pewnie musimy z nim... Nie mówisz z dziećmi. No dobra. Chodźmy dalej.
A może ty? Stop! Aha, nie mamy mu przeszkadzać. Mamy iść się bawić z innymi dziećmi. Ty pewnie powiesz coś podobnego. Aha, co tu robisz, dzieci? Straszą mnie... A, tam nie mogę wejść. Straszą mnie duchem, który przyjdzie i mnie zje. Dobra, do dzieci nie mówisz, słyszeliśmy. If I only could... A, mamy ziarnko, jeśli dobrze przeczytałem, mu znaleźć, które sprawi... A, możemy wchodzić do domu. Które sprawi, że nie będziesz więcej dzieckiem, bo naśmiewają się tu z dziećmi. Pójść dzieci. Więc widzicie, jest tu jakiś storyline całkiem. A, skrzyneczka i... A, i proszę, mamy innkeepera, możemy teraz pohandlować. Czy jesteś może z drugiej strony? Bo... Bardzo mi to przypomina Pokémony, trochę może już nie. You look tired. Nie, ona chce nam sprzedać pokój chyba, albo coś nie przeczytałem, od razu mówię, wybaczcie. Aha. Idziemy dalej. Co tu mamy? Czy tu coś jest? Pewnie też innkeepera mamy. Shopkeeper, nie, to teraz mamy, tam był w spodzie. Does not sell weapon. Aha, nie może, nie sprzedają. No, co tam było? National Association? Sword Association. Nie pozwala sprzedawać broni do dzieci. There is stock. Maybe there's something in here. Dobra, ja bym chciał. Czy ja mogę? Dobra, muszę chyba jeszcze raz. Enter the wall. Dobra, idziemy. Secret place. Wow. O, to jest ten orzeszek, co chciał. Tak. I teraz, o właśnie, wróciliśmy. Jupi, nie jesteśmy dziećmi. Ale jeszcze coś tu musi być. Coś tak łatwo nie może tu być. O, widzicie. Nie gwiazdka, bo karta. No właśnie, worm tym razem. Robaka dosyć. O! Zmieniło nam się inventory trochę. I widzicie, ta gra bardzo nagradza. Wychodź. Bardzo nagradza. No teraz możemy. Nie. Bardzo nagradza właśnie. Caves of Nar, dangerous place. No dobra. Przeczytałem tego oczywiście, a tu mamy co? A, kardę, pork. Muszę przyznać, że nie wiem, co to jest pork. Ta gra właśnie bardzo nagradza to, że szukamy czy to czegoś tam, czy minimapy. Pass with your card. A, musimy iść kupić sobie miecz pewnie. Gdzie to teraz było? Nie powiem, przydałaby się mapa, ale... No, tutaj, tutaj, tutaj. A jest, tutaj shopkeeper. Buy longsword. A ile mamy? 150. Dobra. No dobra, to już możemy wyjść. A jej. Muzyka też bardzo przypomina starsze. Ja nie mam przecież pieniędzy więcej, co ja mam zrobić? Może to dziecko mi da pieniądze. Gdzie są moje pieniądze? O, nie mówcie, że się zgubiłem. No dobra, odpoczniemy. W sumie tego jeszcze
Tym. Sejfujemy grę. No to zasejfujemy, to się przyda. Czy to jest shop? Tak. Czy ja mogę coś ci sprzedać? No dobra, dobra. Change sounds coming out. No dobra, no tylko a jak ja mam się tam dostać, czy mi powie? Naprawdę bardzo chętnie bym się tam dostał, ale no dobra, idźmy jeszcze. Tu się mogę bić, ale... Pumpkin Village, wioska dyni, okej. Okay. Domyślałem się, że to jest jeszcze... Aha, found a potion. A, to beczki mogę przeszukiwać, dobra, to mi da jakiś... To mi da jakiś... Chyba beczki, może to nie. Dobra, dobra. Tu gdzieś też widziałem beczki. Tak jest. No dobra. Trochę irytująca ta muzyka. Chciałbym przejść sobie wyżej, albo dalej, albo... Enjoy... No dobra, enjoy your stay here. Że musimy się wrócić. To jest no to. Dobra. Może musimy się cofnąć. Teraz sprawdzimy. Ma to jak słodkie błądzenie. Zdaje się, nie mamy takiego cuda jak Questlog jeszcze. Przecież nie mogę nic kupić ani nic zrobić, dobra. Lećmy sobie na dół, może tam coś jest. Grę można, zdaje się, kupić za 7 euro. What the hell, co to jest? Ale jednym strzałem, dobra. A, musimy zamówić. Dobra, czemu na to nie wpadłem wcześniej? Musimy załatwić parę tych, żeby dostać pieniądze. Ile dostajemy? 50. No to załóżmy, że 50 miałem, no jeszcze coś pokonajmy. O, pięknie. O, nawet dwóch. Pyk, pyk. Tam 10, tutaj 29, nie za różnica, dobra. Stuwa poszła, dobra, idziemy. No nie, jeszcze... Gejowy kurak. Emuk. Dobra, spuwa. Idziemy do sklepu. Gdzie był keeper? Innkeeper? Nie, tu shopkeeper. Tutaj, dobra, idziemy sobie kupić zbroję. Bye. O, właśnie, jesteśmy teraz gotowi na walkę z silniejszymi potworami, no to idziemy dalej. Czemu nie pomyślałem o tym wcześniej? No i miodzio. Dobra. Co nas tutaj spotka? Pyk, mapa i jest oczywiście skrzynia. Ktoś wołał pomoc. Co to jest? Krety, skałem. Dobra, strzała. Ktoś ma zero.
A widzicie, pomogliśmy dziewczynie. O, mam wyjście, wspaniałe. A dobra, niech będzie KRS, nie chcę się zmieniać. No i widzicie, mamy teraz koleżankę, czyli drużyna nam kwitnie. Pewnie musimy iść tam, ale... A dobra, to nic nie ma. Myślałem. Dobra. Ty. Dobra, idziemy dalej. Musimy iść do jaskiń, więc widzicie kolejny punkt jakby rozwoju, w którym mamy teraz całą grupę. O! Musimy znaleźć kryształy. You can fight the evil that it's my village. But the way I just noticed that I forgot to ask your name. Ja bym chciał być. A gdzie jest S? I tak, jestem Masmix. Tak, to możemy, nie? Jakieś kryształy możemy? Nie, to dobra. Widzicie, mamy kolejny punkt jakby gry, rozwinięcie. A, tutaj jest Cave Monsters. Aha. Shit, powiem, że trochę tak... A tak, wkurza mnie to trochę, no ale... Magic. O, kill. To... A, leczysz i siebie, i kolejne, i mnie, dobra. Tak, już tak trochę... Dobra, bardzo ładnie. Bum. Bardzo pięknie. Mamy punkciki. Trochę denerwujące to, ale Final Fantasy. O ile się nie pomylę. Jezu, znowu krety. Dobra. Mamy, widzicie, ona jest... Mamy inną profesję, magiem jest, więc... Mamy kolejny bonus. Najgorsze jest to, że nie mam mapy. A! Ła! Cobra Zero! Jab, dobra. Heal. Dobra, jak nas leczyć, to masz. Nie! Dobra. Heal. W czasie uzdrowimy. No i miodzie. Dobra. No nie wierzę, no. Trzy misy z rzędu, czy nawet cztery? No. Dobra, tu nic nie ma, to zjeżdżamy. Idziemy dalej. No i właśnie tak jak mówiłem... Wkurzające jest to już... Bardzo... Jeden, no to, że się wysiliła, babo. No, właśnie bardzo wciąga to, że chcesz znaleźć nowe skrzynki, żeby ci się rozwinęło. Lewo, prawo, idziemy w lewo, dobra. No nie. Ale mamy skrzynkę za chwilę, to już... To już coś. I co nam da skrzynka? A, mamy experience pointy, to znaczy będzie level jakiś. Jesus. Dobra. Ty zdecydowanie nie nadajesz się do ataku. O! Za mocno. A tak. Okej. Okay. I dostaliśmy 6 experience point. Ła, mamy wyższy level. I widzicie, mamy levele. Dobra, idziemy skrzynka. Co mamy? O, widzicie. Fontanna dodaje nam życia. Tak, chętnie bym zapisał. Idziemy dalej.
Nie, no absolutnie wkurzające są te walki. Babo, trawże. Dobra. A o, zabiłaś, dobra. Bum. Idziemy dalej. Jesus. Nie wiem czemu stwory i te krety przypominają mi Diglety z Pokémonu. Dobra, a mamy po levelu trzecim. Czy coś jest u góry? Nie, o, tam nie możemy iść. Dobra. Jezus, chciałbym uciec w tym momencie, robi się to bardzo irytujące. Mam oczywiście miss. No, szybciej. Chciałbym wam pokazać więcej elementów, w których się rozwija. Dobra, dobra. Ja je... Naprawdę przykięcie. Dobra, no. O, otworzyło się. A i skrzyneczka, a i karta. Naprawdę szmądość tego, jak się to zmieni. Nie wiem, czy pokażę wam to wszystko, ale później gra robi się bardziej logiczna na zasadzie... A bo dobra, powiem wam to jeszcze za chwilę, jak dojdziemy do tego. Okej, okej, okej. No i ja wiem, punkciki ten, ale trochę... 9, o, żeż się... Trochę to irytujące. Dobra, idziemy dalej. Ło, Jesus! Boss! Dobra, nie będziemy czytać. Ewidentnie jakiś boss. Magic heal. Dobra. Co, boss nic nie robi? O nie! Boss aim. Boss teraz atakuje, zdaje się. No Jesus! Takie strzały? A, to ja, dobra. Zmisował. Phantom Cam... What the hell? Trochę... Trochę mocno leje skubany. Dobra, przeżyję raczej. Ale skubany mocny, no. Ale widzicie, pojawili się jakby bossowie. Miss i Phantom Counter zapewne, no właśnie. Po 20. Dobrze, że mamy leczącą tutaj. Muszę przyznać, że sam byłem dość sceptyczny do tej gry jakoś tak tego, ale... Kurde, wciągnęła. Wciąga ta gra naprawdę. Magic Heal. Właśnie przez swoje aspekty, że chcesz zobaczyć, jak rozwija się to wszystko, jak ta gra idzie dalej. Tak jest! 400 pieniędzy. Tak, aktywowaliśmy kryształ. I co wyjdzie? Woo! Mamy 3D mode. Widzicie. Power, moc kryształu zwiększona. A, ona czuje, że... You're my hero. Ona... O, na razie nie mamy teksturek, widzę.